Hej, ja jestem Galdamir. Witam Was bardzo serdecznie ponownie w Albionie. W Albionie, do którego nadciąga nowy update, który inaczej niż większość update'ów i patchy w dostępnych nam grach multiplayer ma swoją nazwę. Tak najczęściej bywa z dodatkami. Są jakoś nazwane po to, żeby jakby je promować i żeby ta nazwa była tak bardzo, bardzo rozpoznawalna i gdzieś tam kojarzyła się ludziom zainteresowanym z danym tytułem, z tym, że coś się zmieni, coś nadciąga. I ten patch, który nadciąga do Albiona, rzeczywiście sporo zmieni w rozgrywce, dołoży pewne nowe elementy do samej rozgrywki. Teraz tak, to co widzicie w tle, to jest oczywiście Albion, ale jeszcze przed patchem. Ja nie testuję tego na żadnych live serwerach, po prostu poczytałem informacje dostępne na temat tego patcha, który się zbliża i postanowiłem Wam o tym troszeczkę opowiedzieć, ale w tle macie moją rozgrywkę w Albionie jeszcze przed 12 marca, bo wtedy właśnie pojawi się Lancelot. Lancelot, czyli update, o którym już tutaj parę słów udało mi się powiedzieć. Dlaczego Lancelot? Nie mam pojęcia. Sprawdzałem, próbowałem dojść do tego, o co to chodzi. Nie do końca jest to dla mnie jasne. Jeżeli ktoś z Was wie, chętnie poczytam w komentarzach, dlaczego akurat Lancelot. To, co Lancelot jakby największego dodaje, to phishing. Tej możliwości do tej pory w Albionie nie było. Tak, jakby w każdej dziedzinie zbieractwa jest grind w Albionie. Tutaj nie ma co tego kryć, tak? Zresztą, jeżeli widzieliście moje poprzednie materiały, to wiecie o tym doskonale. To po prostu jest element Albiona. Jest wiele innych elementów, które się składają na tą grę, ale ten jest na pewno jednym z nich, jednym z ważniejszych. Więc phishing będzie nową możliwością zbieractwa. Oczywiście pojawią się ryby, pojawi się jedzenie związane z jakby z tymi rybami, różne tiery, wędki, ubiór, no bardzo różne rzeczy. Kolejna sprawa to zostanie rozwinięte jakby panel gildijny. Będzie można łatwiej rozdawać i więcej rozdawać ról, kto może kogo tam zrobić, zaprosić, wyrzucić i tak dalej, atakować terytoria. Różne tego typu elementy pojawią się w tym panelu. Jeżeli macie ochotę poczytać, to link w opisie będzie, czy zawiera w tej chwili już, znaczy inaczej, link w opisie znajduje się, który zawiera szczegółowe informacje na temat tego, co w Lancelocie się pojawi. Ja chcę Wam pokrótce o tym opowiedzieć, żeby zasygnalizować. Być może ktoś wróci do gry, być może ktoś jest zainteresowany pograniem, a jeszcze się waha, więc serdecznie zachęcam, pokazując ten dodatek Lancelota, chciałbym Was do tego zachęcić. To, co zostanie jeszcze jakby zmienione wraz z Lancelotem, to jest poprawienie wydajności serwerów. Nie wiem, różnie mówią. Niektórzy twierdzą, że jeszcze ciągle są problemy, inni, że i tak jest dużo lepiej, że lagów jest mniej, że tych ataków hakerskich absolutnie już w tej chwili nie ma, że jakby poradzili sobie twórcy z tymi różnymi goldsellerami i hakerami, którzy mieli ochotę wpłynąć negatywnie na Albiona. Nie wiem, jak do końca jest. Mi się gra bardzo przyjemnie. Nie mam jakichś większych lagów poza momentami, kiedy dostaję się do jakiegoś większego skupiska ludzi typu miasto, gdzie rzeczywiście na początku coś mi tam przylaguje. Ten dodatek Lancelot jakby wprowadzi także zmiany w Guild versus Guild, ale tu nie będę się zagłębiał, bo one nie są jakby... Jakby ja nie znam Guild versus Guild w tej chwili, więc trudno mi jest zobaczyć zmiany, jakie wejdą z Lancelotem, bo tego jeszcze po prostu nie testowałem. Będą nowe, oczywiście jakieś nowe skórki, nowe armory, artefakty, takie rzeczy. Pojawią się to bardzo ciekawe, takie roamujące moby, tak jest to określone, czyli NPC, którzy będą sobie podróżowali gdzieś tam po mapach, pojawią się w otwartym świecie. Nagrody za nich będą większe, czyli ten silver, tak, waluta z gry. Będzie można z nimi walczyć w pojedynkę, będzie można w małych grupach, jedni będą silniejsi, inni słabsi. Tutaj będą bardzo różne warianty tych przeciwników. To, co jakby oni sprawią, to ożywią jeszcze nieco mapy. Jeszcze będzie się więcej na różnych mapach działo. To, co też sprawi, że ludzie będą jakby więcej jeszcze zabijać, wykonywać różnych zadań gdzieś w otwartym świecie, to dobra luksusowe.
Niezależnie od tego, gdzie będziemy zabijać zwierzynę czy przeciwników, otwierać jakieś skrzynki czy tam cokolwiek innego robić, będą czasami się pojawiały dobra, których sprzedaż w jakimś mieście będzie dawała wysokie profity. No i niezależnie gdzie będziecie, może wam na przykład wypaść przedmiot, który w Martlock będzie najcenniejszy. No i trzeba, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, jeżeli oczywiście chce się zarobić, przemierzyć świat po niebezpiecznych krainach, gdzie mogą nas po prostu zabić, żeby to dobro luksusowe sprzedać. Oczywiście nie trzeba tego robić, ale myślę, że to sprawi, że walki na różnych terenach będą aktywniejsze, że pojawią się na nowo takie właśnie małe grupy i pojedynczy gracze, którzy będą czyhali gdzieś tam na ofiary zupełnie nieprzygotowane, nieświadome, niegotowe do tego, żeby powalczyć. Nowe Hellgate'y, mapy 2x2 tu widziałem, no bardzo, bardzo różne możliwości nowe. Nowe ekspedycje, nowa, chyba jedna, tak, In the Raven Claws. Ok, tieru 6, grupowa ekspedycja nowa, czyli jedna, i balista na przykład jako taki dodatkowy patent gdzieś tam do powalczenia. Wiem. W otwartym świecie, trochę na może małych guild versus guild, może ta balista gdzieś tam będzie bardziej wykorzystywana. Także kilka zmian w Albionie niewątpliwie będzie. To, co najważniejsze i moim zdaniem najciekawsze, to cały ten phishing, bo on wpłynie też na marketplace, wpłynie też na wszystko, czym handlujemy, to znaczy na całą strefę jedzenia. Dlatego, że to skrzydło z jedzeniem się diametralnie zmieni. Oczywiście, tak jak mówiłem, pojawią się nowe przepisy, bo będą te ryby, które będą w nich wykorzystywane, ale one będą miały bardzo ciekawe właściwości, więc wielu graczy będzie chciało z tego jedzenia korzystać. To może spowodować, że ceny dostępnego do tej pory jedzenia spadną. Wiecie, nie mówię o półproduktach, mówię o końcowych produktach typu jakaś tam zupa marchewkowa. Ona może, na przykład jej wartość może spaść znacząco, więc jeżeli potrzebujecie bardzo ją sprzedać, to lepiej teraz. Jeżeli chcecie ją kupić, to lepiej poczekać do tego 12 marca. Ale warto się pozbyć zapasów, przynajmniej części zapasów jedzenia, jakie macie. Chyba, że macie je po to, żeby własnych pracowników nakarmić. Ale jeżeli nie, jeżeli trzymacie je po to, żeby sprzedać je w lepszym czasie, to teraz jest taki ostatni dzwonek, ostatni gwizdek na to, żeby to zrobić, bo potem będzie już bardzo, bardzo ciężko. Po prostu ceny spadną. To jakby musi się zadziać. Nie wiem, jak długo to potrwa, bo to łowienie ryb na razie wygląda na czasochłonne. Możecie sobie na YouTubie u różnych YouTuberów gdzieś tam obejrzeć to łowienie na test live serwerach. Ja wam pokażę szczegóły Lancelota dopiero po tym, jak się pokaże, jak się pojawi, jak trochę potestuje. Tak jak powiedziałem, niektórych elementów gry ja jakby nie dotykam do końca. To dotyczy gildii, dotyczy tych Hellgate'ów, trochę dotyczy ekspedycji, bo ja mało jednak jestem w tym względzie doświadczony. To trzeba przyznać. Dlatego szukam gildii. Wiem, w komentarzach pojawiają się propozycje. Jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje dotyczące gildii, do których warto, polskich gildii, do których warto by było dołączyć, to ja będę te komentarze czytał z największą chęcią. Napiszcie, dlaczego akurat ta gildia, jeżeli macie jakiś konkretny pomysł. Oczywiście nie chodzi mi tylko o to, że wy tam gracie i to jest jedyny powód, ale może macie jakiś powód, jakąś przyczynę, dla której akurat do tej gildii warto byłoby dołączyć, a nie do innej. Więc szukam gildii. Aha, szukam gildii, która trochę gra w ciągu dnia. Gdzieś tam w tych godzinach 15, 19, 15, 18 pojawiają się jakieś grupy, które coś tam jednak robią. Ja wiem, większość gildii gdzieś tam po 19, 20 się umawia i jakieś guild versus guild czy inne tego typu rzeczy robią, ale ja wtedy niestety nie bardzo mogę pograć. W związku z tym szukam kogoś, kto pogrywa troszeczkę wcześniej, jakiejś choćby małej grupy, z którą mógłbym się troszeczkę pobawić też w ciągu dnia. Nade mnie, znaczy inaczej, ode mnie to na dzisiaj tyle. Więcej na temat Lancelota do powiedzenia w tej chwili jeszcze nie mam. Już parę rzeczy widziałem o przepisach, o samym łowieniu, o tych dobrach luksusowych, o baliście.
o tych mobach, które jakby ożywiają te mapy przez to, że się po nich gdzieś tam poruszają. Super. Bardzo fajnie się dzieje w Albionie. Bardzo dużo takich drobnych nowości. I zobaczcie, patch w grze nie musi jej diametralnie zmieniać, wystarczy, że dodaje jakieś aspekty i już zaczyna się robić ciekawiej. To jest, myślę, kierunek, w którym powinno pójść wielu twórców gier, wiele takich nawet nie za dużych firm, które czasami wprowadzając jakąś nowość w danym tytule, zmieniają bardzo dużo, czasami zbyt dużo, czasami zaczynają chwytać się za rzeczy, które już są dobrze zrobione i wcale nie trzeba ich zmieniać. Nie wiem, nie słuchają może trochę graczy, może trochę mają inną wizję. Nie oceniam i nie generalizuję. Chciałbym tylko wam zarzucić jakby koncepcję tego, że tutaj nie tylko cyferka za tym idzie, bo to jest Lancelot, a nie tylko patch 1.0.7. Sporo zmian, sporo nowości, które jednak dopełniają grę, uzupełniają ją niejako, a nie zmieniają całkowicie. Mi się to podoba. Mi się to podoba, bo jeżeli Albion święci triumfy, a na moim kanale jest no dość mocny, dość popularny, o tak to określmy, na świecie także te filmy z Albiona cały czas trzymają się pewnego wyrównanego poziomu, bo w grze zostali ludzie, którzy rzeczywiście są tytułem zainteresowani. To nie są przypadkowe osoby, które gdzieś tam teraz wpadają na parę dni, żeby sobie pograć. To raczej są ludzie, którzy no jakoś w tym Albionie się odnajdują, siedzą w nim i bawią się w nim dobrze. I fajnie. Ja uważam, że dla takich ludzi warto gry tworzyć i warto się jakby, nie że przymilać, ale tworzyć content, który im odpowiada. Tu wielu twórców mogłoby się uczyć od Albiona tego, jak to prawidłowo robić. Takie moje przemyślenie na koniec tego materiału. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Po 12 marca na pewno jakiś materiał z Albiona, który będzie nieco te nowe karty odkrywał też na ekranie, a nie tylko w moich ustach. Trzymajcie się. Cześć.